Dobra. Gotowi. Kryjemy się. Gdzie teraz? W tę stronę. Co teraz? Byle szybko. Idę na pomoc. Mam ich na mówce. Gotowi. Chodźmy. Bohater zdobył nową rangę. Czego potrzeba? Idę! Widzę rozwietów! Osłona zawsze się przyda! Pomóc w czymś? Jeden raczej się nie da! Może więcej! Ha? Broń ognia! Mów! Posiłki! Strzelam! Dobra. Co teraz robimy? Gotowi. W tę stronę. Aha. Idę. Liczy się każdy strzał. Gdzie teraz? Chodźmy. Co teraz robimy? Wszyscy cali? Słucham. Inaczej się nie da. Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Dzięki za pomoc. Na razie sobie tu poradzimy. Ktoś we wsi może jeszcze potrzebować twojej pomocy. Czemu twój ojciec podał się za tego profesora? Może chciał ich wywieźć w pole. Chyba nie wiedzą, jak ten profesor wygląda. Aha, to miałoby sens. Dobra. Zaraz będę. Chodźmy! To ruch oporu! Musimy im pomóc! Idę! Czego potrzeba? Byle szybko! Wytrzymaj się! Gotowi! Już lepiej! Do ataku! Gdzie teraz? Posiłki! Aha! Mam ich na łóżce! Tam jest więcej rozwiedów! Ostrożnie! Spokojnie! Zniszczyliśmy ich! Mam ich na łóżce! Co? Zlikwidować ich! Nie do wiary! Dziewczyna uratowała nam tyłki! Wy z partyzantami? Co tu się dzieje? Żebym wiedział! My tylko zanieśliśmy list od naszego dowódcy do jego brata Piotra! A potem zaatakowali rozwieci! Piotr Kos to mój ojciec! Czego oni od niego chcą? Jesteś bratanicą Lecha? To by wiele wyjaśniało. Chcesz z nami iść? Próbujemy dołączyć do reszty grupy. Przykro mi, ale nie. Muszę odszukać ojca. Szkoda. Ruch oporu potrzebuje odważnych ludzi. Powodzenia! Aha, chodźmy! Gotowi. Granaty! Bierzemy! Gdzie teraz? Co teraz? Granaty gotowe! Właśnie tam! Co teraz robimy? Pomóc w czymś? Lepiej się schowam. Już idę. Osłona zawsze się przyda. Lepiej się schowam. Aha, idę. To ich załatwi. Idę na pomoc. Słuchamy. Gotowi. To nas osłoni. W tę stronę. To tam do diabła. Wezwijmy posiłki. Dzięki, było blisko. To nie koniec, chodźmy. Potrzebujemy tu wsparcia! Brać ich! Ja się nimi zajmę! Co? Zlikwidować ich! Szybko! Teraz! Dostańmy! Chyba już mamy spokój! Było blisko. Co tu robili ci dranie?
Kogoś szukali, ale mój ojciec ich odciągnął. Widziałem, jak zniszczył most. To było niewiarygodne. Więc to wszystko przez twojego ojca? Nie gadaj bzdur! Marnujemy czas. Mój ojciec uciekł na północ. Musimy mu pomóc. Musimy? Naprawdę chcecie wydać rozwietom jednego z nas? Ejże! On nie jest jednym z nas. Tak czy inaczej powinniśmy mu pomóc. Ma nam coś do wyjaśnienia. Więc chodźmy. Czego potrzeba? Zaraz będę. Idę. Pomóc w czymś? Chodźmy. Wysadzić coś? Natychmiast! Czego potrzeba? Dobra, wygląda bezpiecznie. Dam sobie radę. Słuchamy. Do dzieła! Aha, zaraz będę. Wysadzić coś? Pomóc w czymś? Mech! Nie zbliżać się! Obrzuć go granatami! Staraj się trafić go od tyłu, ma tam słabszy pancerz! Uwaga! Przyszykowane! Powoli, ale do celu! Rzucam granat! Pomożemy wam! Szybko! Zapłacą nam! Potrzebujemy lepszej broni! Co teraz? Jasne. Słuchamy! Możemy coś zrobić? Ha? W drodze! Granaty przyszykowane. Słucham. A, właśnie tam! Co teraz? Mam ich na muszce! Bronić pozycji! Tak jak uczył mnie Jan. Co teraz robimy? Ha? Kryjemy się! Uff! Ja się nimi zajmę! Bohater, zdobył nowo... Ilu ich tam jeszcze jest? Oby niewielu. Miejmy nadzieję. Możemy coś zrobić? Czego potrzeba? Aha, lepiej się schowam. Dobra. Działa przeciwmechowe załadowane. Damy radę. Wysadzić coś? Bierzemy karabiny. Ha? W porządku. Słucham. Zaraz będę. Aha, jasne. Aha! Ruszamy. Liczy się każdy strzał. Schyl się! Byle szybko. Karabiny naładowane. Na tyle. Gotowi. To nas osłoni. Naprzód. W drodze. Trzeba rozwalić coś pancernego. Co teraz robimy? Aha. Idę. Mam ich na muszce. Zaczynamy! Co jest? Zajęta jestem! Co ich załatwi? Tam jest CKM! Ostrożnie! Frontalny atak wystawi nas prosto pod ogień wroga! Dostali na łódkę! Gdzie teraz? W porządku! Trzeba rozwalić coś pancernego? Słucham. Chodźmy! Tam jest rozwiet! Tam są wrogowie! Inaczej się nie da! Uwaga! Aha! Strzelają! Aha! Damy radę! Możemy coś zrobić? Atakują! Odejrzeć atak! Trzeba rozwalić coś pancernego? Jedna z naszych jednostek osiągnęła status elitarny. Nie możemy im nic zrobić! Trzymajcie się! Planujemy coś? Rozwalić ich! Posiłki! Pomóc w czymś? Zaraz będę!
gdzie teraz? Jasne! Aha, idę. Osłona zawsze się przyda. Tam będzie bezpieczniej. Czego potrzeba? Słucham. Trzeba rozwalić coś pancerne. Bierzemy karabiny! Pomóc w czymś? Wygląda bezpiecznie. Karabiny naładowane! Już idę. Zabarykadowali się w domach. Długo nie wytrzymają. Te mechy niszczą budynki. Dalej, musimy im jakoś pomóc. Nowe zadanie główne. Lepiej się schowam. Idę. Aha. Osłona zawsze się przyda. Tak jak uczył. Co teraz? Mam ich na muszce! Odeprzeć atak! Ściągnęli posiłki! Ognia! Padli! Ja się nimi zajmę! Uzyskała status weterana. Potrzebujemy broni przeciwlotniczej. Wyrzuciliśmy ich. Aha, strzelają. Byle szybko. Anna? Co? Co ty wyprawiasz? Ja wiem, że kazałeś mi czekać, ale... Tato! Cii. Wszystko dobrze. Przepraszam. Tak bardzo cię przepraszam. O, jest wielu rannych. Pomożemy im. Potem czmychniemy na zachód. Nie znajdą nas. Co ty narobiłeś, Piotr? Dlaczego cię szukali? Powiedział im to, co chcieli usłyszeć, żeby uratować wieś. Więc powiedz! Niełatwo jest pana znaleźć. Tak. Właśnie z tego powodu musimy się dostać do fabryki. Pańska zabaweczka zniszczyła szczytowe osiągnięcie rosswieckiej technologii. Załatwiłby mi pan takie coś? Niestety nie wiem, jak dostać się do fabryki. Słyszałem co innego. Pan i pański kolega Steinmetz jesteście kluczowi. Przykre.
Skończyliśmy. Zabrać go. Tak, pułkowniku Zubow. Wielu z nas uratowała. Ta, ale to wszystko wina jej ojca. Piotr był kłamcą. Nigdy nie był jednym z nas. Mariusz, Konrad, Antoni! Wszyscy nie żyją! Musimy odnaleźć mojego ojca. Czy nie zginęło już dość ludzi? Przecież my niczego nie musimy. Odejdź. Poszli na północny wschód, w stronę torów. Dziękuję. Oni się znali. A to jego mechaniczne ramię? Czemu nam nie powiedział, że to potrafi? To ona! Bohaterka, która uratowała nas w Zalesiu! Mieszkańcy miasta są innego zdania. Co ty wygadujesz? Uratowała was dziewczyna z niedźwiedziem? Szukam ojca. Został porwany przez niejakiego pułkownika Zubowa. To bratanica Lecha! Zorganizowała mieszkańców wsi w ruch oporu i zapobiegła tragedii! Przykro mi, ale twój ojciec jest więźniem pułkownika Zubowa, a potem zostanie zabrany razem z innymi. My jesteśmy tutaj, a tu jest dworzec kolejowy silnie strzeżony. Wielu nas wczoraj złapali. Ci, których jeszcze nie ma na dworcu, są uwięzieni tutaj albo tutaj. Jeśli ich wywiozą, już nigdy ich nie zobaczymy. W porządku. Idziemy? Gdzie mielibyśmy iść? Uwolnić mojego ojca i twoich ludzi, zanim ich wywiozą. Ha! Chcesz walczyć z Zubowem i jego żołnierzami? Nie, ale zrobię to, żeby ocalić ojca. Odważna jak jej wuj. Ja też nie będę tu bezczynnie siedzieć. Chodźmy! Nowe zadanie główne. Słucham. Wygląda bezpiecznie.